Przed nami dużo regulacji, które będą wymagały rewizji i są związane z Unią Europejską oczywiście. Myślę tutaj o Solvency II. Jak powinien wyglądać taki dobry model współpracy między nadzorem a rynkiem? Ja myślę, że wzorem tego, co robiliśmy jako nadzór przed wejściem w życie dyrektywy Solvency II, gdzie współpracowaliśmy z sektorem w postaci grup roboczych, częstych spotkań prezentujących rozwiązania i prezentujących analizę wpływu tych rozwiązań, będziemy chcieli podobnie przy rewizji dyrektywy Solvency II, która jest zadaniem priorytetowym pionu nadzoru ubezpieczeniowego na lata 2019-2020. Też tak z sektorem współpracować i już 5 czerwca będziemy chcieli Państwa zaprosić na spotkanie otwierające taką właśnie współpracę, CEDUR poświęcony właśnie rewizji dyrektywy w tych najważniejszych obszarach na rok 2019, czyli wymogach kapitałowych i nadzorze grupowym. Także myślę, że ta wspólna praca nad nowymi rozwiązaniami, nad wpływem tych rozwiązań z rynkiem jest najlepszą metodą na to, żebyśmy po pierwsze byli świadomi tego, jakie to są regulacje i czy te regulacje rzeczywiście odzwierciedlają ryzyko w działalności zakładów i najlepiej przygotowują zarówno rynek, jak i nadzór do późniejszej działalności pod reżimem nowych przepisów. Czy tutaj biuro PIU w Brukseli też może pomóc? Oczywiście i tutaj nieoficjalnie też rozmawialiśmy o takiej współpracy na zasadzie spotkań co kwartał, co pół roku, w zależności od tematu, być może częściej, w zależności od potrzeb i tematów, jakie się będą pojawiały. No, trudno ukryć to, że z Iwoną, która w tej chwili jest Państwa przedstawicielem w Brukseli, no, współpracowaliśmy bardzo często i ja współpracowałam też osobiście bardzo często, więc no, nie wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy tak istotną rolę pełni Iwona i tak w takim kierunku zdecydowała się Izba pójść, żeby tej współpracy nie było, bo tak naprawdę ważne jest to, co wybrzmiało też na panelach, żeby wiedzieć, jakie są założenia tkwiące u podstaw przepisów, z czego one wynikają, jak to historycznie się odbywało i jakie są intencje i potrzeby naszego rynku i rynków też innych rynków europejskich. Czyli miejmy nadzieję, ułatwi to implementację, ułatwi to zrozumienie przepisów. Na pewno i mam nadzieję, że sektor będzie podobnie zadowolony, jak był zadowolony, kiedy dyrektywa Solvency II była uchwalana i reżim wchodził w życie. Jakie jeszcze akty prawne przed nami? Och, tych aktów prawnych jest sporo. No, o jednym z nich też mówiliśmy na panelu, to jest kwestia dyrektywy motorowej, to jest kwestia ewentualnego ujednolicenia systemów gwarancyjnych dla ubezpieczycieli. Także no, sporo tych elementów jest, to jest rewizja również PRIPS-a. No, pan prezes też jakby pokazywał, jakie akty są przedmiotem naszego zainteresowania. Jednym z takich tematów mniej europejskich to jest PPK, które wchodzi i które również będzie podlegało zmianom, więc no to też jest taki obszar, gdzie zakłady chcą mieć swoje miejsce na tym rynku. Także to też jest element, który na pewno będzie istotny. W kontekście też planów, o których wspominał przewodniczący Jastrzębski, zajęcia się UEF-kami, myślimy też o wprowadzeniu regulacji, które by w pewien sposób cywilizowały rynek UEF-ek. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.